Kochani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, dzisiejsza uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny to bardzo radosna nowina dla każdego z nas. Oto bowiem mamy świadectwo tego, że nie tylko nasza dusza ma być zbawiona, ale również i ciało. I Maria jako pierwsza z ludzi nie jest przecież boginią, ale jako pierwsza z ludzi z duszą i ciałem zostaje zabrana do nieba. To jest trochę związane, właściwie trochę, całkowicie związane z inną uroczystością, którą przeżywamy w grudniu, 8 grudnia, bowiem obchodzimy uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, czyli moment, w którym zostaje w cudowny sposób zachowana w momencie swojego poczęcia, zachowana od grzechu pierworodnego, tego grzechu, który skaził naszą ludzką naturę po grzechu właśnie pierworodnym. Ten grzech pierworodny, on odcisnął to piętno na każdym z nas, ale Maryja w sposób cudowny na mocy przewidzianych zasług swojego Syna zostaje przez Boga zachowana od tego grzechu. A że nie popełniła żadnego innego, żadnego uczynkowego w momencie swojej śmierci, która jest nazywana w Kościele Wschodnim zaśnięciem, zostaje zabrana z duszą i ciałem do nieba, tam gdzie jest jej Syn Jezus Chrystus. I jak słyszymy dzisiaj w drugim dzisiejszym czytaniu, w pierwszym liście do Koryntian, święty Paweł nam przypomina, że właśnie każdy ma być zbawiony, ale według pewnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, którzy należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia, ci będą odmienieni, przemienieni w jednym momencie, kiedy nastąpi powtórne przyjście Chrystusa, a później umarli otrzymają też z powrotem swoje ciała, te same, ale już nie takie same. Bo to nie jest tak, że jak człowiek umiera jako stary, już powiedzmy podeszły w latach taki sędziwy człowiek, no to całą wieczność będzie stary w niebie. Nie. W niebie znowu będziemy młodzi, znowu będziemy piękni, szczęśliwi, bo takie życie, taką nagrodę, takie dziedzictwo przeznaczył dla nas Pan Bóg. I ono jest rzeczywiście dostępne. Ale trzeba tego chcieć. Jak słyszymy dzisiaj z ust świętej Elżbiety, która mówi do Maryi, napełniona Duchem Świętym, mówi: błogosławiona, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. A ty, siostro, bracie, wierzysz? Wierzysz w to? Bo często ludzie niby wierzą, do kościoła chodzą, ale jakoś tak nie bardzo potrafią to zrozumieć i jakoś nie potrafią uwierzyć, że Bóg ich kocha, że Bóg im wybaczy, że Bóg ich do nieba przyjmie. Gdzieś ten lęk taki bardzo często w nas, ludziach, jest. Tymczasem nie musimy się bać, bo tu nie chodzi o jakiś lęk. Właśnie śmierć, której wszyscy doświadczamy, ta rzeczywistość śmierci jest czymś oczywistym. To jest takie pewnego rodzaju lekarstwo na nasze słabości i grzechy. Kiedy umiera bowiem to, co słabe i grzeszne w nas, mocą mieszkającego w nas ducha będzie mogło odrodzić się to, co święte i nieśmiertelne. Ale ten Duch Boży musi w nas być. A żeby On tam był, musimy tego chcieć, musimy o to prosić, musimy wołać. To jest właśnie to nasze zadanie. I tylko tyle tak naprawdę trzeba nam robić. Ale spójrzmy jeszcze raz na to, co dzisiaj daje nam Kościół, na te czytania, które nam pokazują pewną prawdę. Pierwsze czytanie, które mówi o niewieście, która z Apokalipsy świętego Jana, która ucieka przed smokiem, ma porodzić syna, kiedy porodziła syna, mężczyznę i tak dalej. Bardzo często kojarzymy ten tekst właśnie z Maryją. Tymczasem tak naprawdę ten tekst odnosi się nie do Maryi jako takiej, ale do Kościoła, jako oblubienicy Chrystusa. Ale Maryja jest tą pierwszą uczennicą Jezusa Chrystusa, pierwszą chrześcijanką, najpełniej. Zobaczcie, kiedy mówimy o Maryi, ona zawsze słuchała tego, co się dzieje. Ona zawsze rozważała to w swoim sercu. Ona pokorna służebnica Pańska, tak jak w czasie zwiastowania, kiedy anioł mówi jej, że ma być matką Bożego Syna, ona nie wszystko rozumie, co ma być, co się wydarzy, ale mówi jedno: niech mi się stanie według Twego słowa. I widzimy pierwszym owocem tego działania Maryi, tej jej postawy, jest fakt, że jak dowiedziała się, że jej krewna będzie matką, ma urodzić syna, jest już w 6 miesiącu właściwie, czyli już niedługo ten poród nastąpi. Ona nie czeka, ale z pośpiechem udaje się w góry do tej miejscowości Ein Karim, gdzie mieszkała Elżbieta i Joachim. I tam właśnie przychodząc, znaczy to Zachariasz i Elżbieta, przychodzi tam i tam właśnie pomaga
swojej krewnej Elżbiecie. Ona, która ma być matką Syna Bożego, która już właściwie z momentu, kiedy się na to zgodziła, pod jej sercem jest już Jezus, ona przychodzi, aby służyć. I to ona pierwsza dostrzega w czasie wesela w Kanie Galilejskiej problem młodej pary, że zabrakło na weselu wina. Przecież gdyby taka historia się wydała, no to koniec. Oni by mieli przerąbane, tak mówiąc językiem kolokwialnym. Do końca życia wszyscy by się z nich śmiali i by się pokazywali palcami, że wstyd, u nich na weselu zabrakło wina. I już wszyscy ha, ha, hi, hi, i już by mieli polewkę z nich. Tymczasem Maria to widzi i mówi do syna, nie mają wina. A potem do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój syn. I właśnie o to chodzi, kochani, byśmy i my posłuchali Maryi. I robili wszystko, cokolwiek powie nam jej Syn Jezus Chrystus. Wtedy okazuje się, że to ma sens. Chociaż tak pozornie by się wydawało, że to jest głupie. Tak jak z tym pójściem, napełnieniem stągwi wodą. To nie była kwestia prosta, że tak sobie odkręcili kran, wzięli wąż, wiecie, tak jak dzisiaj to można sobie napełnić beczkę i bez problemu, bez wysiłku to można zrobić. Ale weź te wiadra i zasuwaj na przykład tam gdzieś do moczyłek, tak? Bo tam była studnia na przykład. I weź, na zaczerpnij i przynieś te wiadra z wodą, wlej i znowu zasuwaj do moczyłek, znowu bierz, naczerpnij tej wody i wracaj z powrotem z tymi wiadrami pełnymi wody. I tak ileś razy, aby napełnić te stągwie. Ale jak czytamy w Ewangelii, napełnili te stągwie po brzegi. Nie na półgwistka, nie na odczepnego, ale zaangażowanie. I zobaczcie, tam właśnie na tym weselu dokonuje się pierwszy cud. Właśnie za namową Maryi. I uwierzyli w Jezusa jego uczniowie. I o to właśnie chodzi, że kiedy zaufamy Maryi, posłuchamy Jezusa, na pewno dobrze na tym wyjdzie każdy z nas. I to jest ta prawda, o której ludzie dziś zapominają, odrzucając Maryję. Wydaje mi się jakaś to taka tylko postać jakiejś takiej wiary ludowej. Tymczasem ona pełni bardzo ważną rolę. Pan Bóg wybrał ją spośród wszystkich niewiast na świecie. To jest ta, która ma zmiażdżyć głowę węża. To jest ta, która przynosi nam Zbawiciela Jezusa. To jest ta, która jako pokorna służebnica nieustannie teraz z nieba stawia się za nami, wyprasza łaski, których potrzebujemy. I prowadzi swoje dzieci do Jezusa, bo to jesteśmy jej dziećmi. Jezus testamentem z krzyża uczynił ją naszą matką, a nas jej dziećmi. I nieustannie czuwa nad nami. Kochani, jeżeli odwiedzamy sanktuaria maryjne, można zauważyć, że na ścianach wiszą różne wota. Nie tylko jakieś złote, srebrne, nie tylko jakieś łańcuszki, jakieś ryngrafy czy inne rzeczy, ale często widać kule, takie, którzy chodzili o kulach, różne inne jakieś takie przyrządy ortopedyczne czy inne, które ktoś miał, bo potrzebował, ale został uzdrowiony i przestał tego potrzebować. To jest właśnie to świadectwo, jak Maryja czuwa nad nami, jak działa i jak wyprasza u swojego Syna potrzebne łaski. Ale nie tylko tak indywidualnie, bo dzisiaj chociażby jest też Dzień Wojska Polskiego na pamiątkę wydarzenia, które miało miejsce 102 lata temu, kiedy to w czasie ataku bolszewików, wojny polsko-bolszewickiej, kiedy właśnie już wydawało się, że ta nawała bolszewizmu, komunizmu zaleje nasz kraj, kiedy właściwie już tracono nadzieję, kiedy cały naród stanął do walki, ale mało kto wierzył, że coś się uda, to właśnie wtedy modlitwa ludzi sprawiła, że nagle właśnie w Dzień Matki Bożej, 15 sierpnia, nagle sytuacja na froncie się odwróciła o 180 stopni. To jest, kochani, to świadectwo Maryi, naszej Matki, która zawsze nam przypomina, róbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn. Bo świat mówi zupełnie coś innego, ale świat nie szuka naszego zbawienia. Świat nie ma zbawienia, dać nam nie może. To zbawienie daje tylko Jezus Chrystus. Dlatego pamiętajmy, to jest tak jak z Piłatem, który pyta Jezusa, czy jesteś Synem Bożym, a potem, kiedy Jezus mówi, ja się na to narodziłem, na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu, odpowiada, cóż to jest prawda. Ale Pan Jezus z nim nie dyskutuje. Dlatego, siostro bracie, pamiętaj, jeżeli chcesz pójść do nieba, to zaufaj Jezusowi. Tu wcale nie chodzi o to, że musisz być doskonały. Doskonali będziemy dopiero w niebie. Tu jesteśmy słabi i grzeszni, jesteśmy w drodze. Tak jak człowiek w drodze zawsze gdzieś tam się ubrudzi, czasami w coś wdepnie,
wiecie, jak to jest po drodze, różnie bywa, ale można się umyć, można się przebrać. I to jest właśnie to nasze życie, każdego dnia na nowo podejmujemy to wyzwanie, aby wołać Jezusa i Go szukać. A najłatwiej do Jezusa przyjść przez Jego Matkę. Tam, gdzie jest Jezus, tam jest zawsze Maryja. Tam, gdzie jest Maryja, jest zawsze Jezus. I dlatego wołajmy do naszego Ojca w niebie, aby nas do siebie wziął. I prośmy naszą Matkę, by wypraszała nam te łaski, których potrzebujemy. Abyśmy mieli tę wiarę niezbędną, by i nasze życie miało finał w niebie. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga.